labiryncie. Minęła godzina 19. Witamy bardzo serdecznie w Radiu Pryzmat. Tutaj audycja w labiryncie. Witają się z wami Zuzanna Chmura i Olga Lintybinka, a także Daniel Czerniawski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tematach z jednej strony nam bliskich, ale z drugiej strony dalekich. Przeniesiemy się za wielką wodę, za ocean. Będziemy rozmawiać o tym, co jakiś czas temu i chyba cały czas zelektryzowało opinię publiczną na całym świecie. Będziemy rozmawiać o wyborach w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie będziemy rozmawiali o tym sami, ponieważ dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest to redaktor Kacper Kita, redaktor Nowego Ładu, strona nlat.pl. Tam ukazują się na przykład jego artykuły, komentarze. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić. O panu Kacprze możemy powiedzieć w ten sposób. Katolik, Krakus, obserwator polityki międzynarodowej i kultury, sympatyk Fiodora Dostojewskiego i Richarda Nixona. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. No i właśnie dzisiejszy wieczór poświęcimy temu, co się dzieje albo działo za wielką wodą, za oceanem. Natomiast chcemy na to spojrzeć w taki sposób edukacyjny, ponieważ nam, jako prostym, zwykłym uczniom i studentom, nieraz wydaje się, że system wyborczy w Ameryce jest bardzo skomplikowany i że to jest kompletnie nie na naszą głowę. Więc zanim będziemy mówili o szczegółach, to takie pierwsze pytanie, czy to naprawdę tak jest, czy naprawdę pan tak uważa, że ten system jest skomplikowany i ciężko jest go pojąć? Nie, myślę, że ten system wcale nie jest aż tak skomplikowany. Myślę, że często o tym, że on jest aż tak skomplikowany, mówią właśnie ludzie, którzy chcą to przedstawiać jako jakąś tajemną, nie dość wiedzę, która jest poza zasięgiem zwykłego odbiorcy i przez to chcą się przedstawiać jako tacy magowie, którzy mają jakąś właśnie tajemnicę. To wcale nie jest aż takie skomplikowane, moim zdaniem. I tę wiedzę, czy skomplikowaną, czy nie, to już ocenicie sami. Natomiast postaramy się dzisiaj posiąść. Jeżeli chodzi o nasz temat, to oczywiście wiemy, kto kandydował z mediów. Znamy dwóch głównych kandydatów, oczywiście Donald Trump i Joe Biden, przedstawiciel Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej. Tych dwóch panów chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Natomiast jest pytanie o pozostałych kandydatów. Czy w ogóle w historii amerykańskich wyborów kandydat numer 3, czyli nie pochodzący ani od republikanów, ani od demokratów, miał kiedykolwiek jakieś szanse w ogóle pokazać się w tych wyborach, w ogóle coś osiągnąć? Bo przecież w Stanach Zjednoczonych istnieją inne partie, partia libertariańska, partia reform. Co z pozostałymi kandydatami? Tak, to znaczy trzeba pamiętać, że formalnie to bynajmniej nie jest tak, że nie wiem, inni kandydaci nie mogą startować. Mogą jak najbardziej startować. Obecny system ukształtował się po wojnie secesyjnej, kiedy powstała rzeczywiście Zjednoczona Partia Republikańska wraz z Lincoln, tylko republikanie lubią się nazywać partią Lincolna. Demokraci powstali troszkę wcześniej. No i jakby mamy najpierw ten okres pierwszych 70 lat USA, kiedy jeszcze nie ma uformowanych dwóch głównych partii pod tymi nazwami. No wcześniej mamy najpierw partię demokratyczno-republikańską, mamy partię Whigów, ale to mniej na pewno naszych słuchaczy interesuje, to co się działo w pierwszej połowie XIX wieku. Jeśli chodzi o tę współczesną sytuację, czyli od kiedy już mamy rzeczywiście demokratów i republikanów, no to na pewno... Myślę, że momentem, w którym najbliżej był, tak, no ewidentnie największy sukces kandydata trzeciego, to był w 1912 roku. To była w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo najpierw mieliśmy prezydenta Theodora Roosevelta, który był prezydentem przez 8 lat, czy no właśnie przez 7, bo on został prezydentem jako wiceprezydent, ale no dwie kadencje, 7,5, dwie kadencje był prezydentem. No i nie wystartował na kolejną kadencję, wyznaczył swojego sekretarza handlu, swojego ministra Williama Tafta, żeby on był kolejnym prezydentem, a on odchodzi na emeryturę po dwóch kadencjach. Natomiast po kilku latach Roosevelt stwierdził, że ten przez niego osobiście wyznaczony Taft jednak się nie sprawdził. No i postanowił wystartować przeciwko niemu o nominację Partii Republikańskiej. Też trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych dopiero po II wojnie światowej formalnie zakazano startu prezydentowi na trzecią kadencję. Wcześniej to było tylko zwyczajowe.
bo Waszyngton, pierwszy prezydent USA, sobie nie wystartował na trzecią, bo stwierdził, że nie wypada, bo to byłoby nadużycie władzy. No i później każdy kolejny aż do Roosevelta nie startował na trzecią. No ale Theodore Roosevelt zdecydował się po tym, jak się zawiódł na tym swoim wyznaczonym następcy, wystartować znów, tylko że przegrał minimalnie nominację Partii Republikańskiej, która pozostała przy Williamie Taftie. No i w ten sposób wystartował, no ale Roosevelt się nie poddał i wystartował jako były prezydent z własnej założonej specjalnie partii, nazwaną Progresywną Partią. No i wtedy było trzech rzeczywiście dużych kandydatów. Obecny prezydent, poprzedni prezydent, obaj wywodzący się z Republikanów i kandydat demokratów Woodrow Wilson. No i oczywiście, jak się nie trudno domyśleć, skorzystał na tym najbardziej Wilson, który mimo tego, że dostał tylko około 40% w wyborach powszechnych, no to wygrał w kolegium elektorskim, dlatego że po prostu dwaj pozostali kandydaci nawzajem sobie odbierali te głosy i wtedy właśnie Roosevelt jako kandydat trzeciej partii był drugi, wyprzedził Tafta, który no mimo tego, że był urzędującym prezydentem, to zajął trzecie miejsce. Jest to jedyny przypadek w historii USA, że urzędujący prezydent ubiegający się o kolejną kadencję zajął aż trzecie miejsce w kolejnych wyborach. Więc to jest taka jedna bardzo specyficzna sytuacja, tym bardziej specyficzna, że to był dopiero trzeci raz po wojnie secesyjnej, kiedy mieliśmy nowego demokratycznego prezydenta. Wtedy były po wojnie secesyjnej, którą wiadomo wygrała Północ, no to Republikanie bardzo dominowali politykę amerykańską. A bliżej nas, no to w 1992 roku mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy oprócz tych dwóch głównych kandydatów, mieliśmy urzędującego prezydenta, nominata Republikanów George'a Busha seniora i mieliśmy Billa Clintona, nominata demokratów, ówczesnego gubernatora Arkansas, ale mieliśmy też niezależnego kandydata Rossa Perota, to była jedyna sytuacja, odkąd pojawiły się debaty w latach 60., ponieważ formalne kryterium jest takie, że żeby uczestniczyć w debatach, trzeba mieć poparcie średnie w sondażach 15%. Perot miał rzeczywiście ponad 15% i wtedy pojawił się na debatach. To była jedyna sytuacja, w której mieliśmy debaty przed wyborami trzema kandydatami. No i Perot koniec końców dostał aż 19%. No i więc no zajął trzecie miejsce, ale rzeczywiście liczył się. No i wtedy no też mówi się, że trochę Republikanie mieli poczucie, że trochę przez to Bush senior nie dostał drugiej kadencji. Przez to właśnie, że Perot odebrał mu mnóstwo głosów, mimo tego, że sam był trzeci, to jednak zabrał mu bardzo dużo poparcia. A to się naprawdę rzadko zdarzy, żeby prezydent nie dostał drugiej, nie dostał, nie, nie wygrał reelekcji. Mówiąc o kandydatach trzecich, czy może kandydatach pozostałych w tym roku, pojawia się taki interesujący przypadek. Kontrowersyjny raper Kanye West ogłosił szumnie w mediach, że będzie kandydował. I jak to się przełożyło na prawdziwy wynik wyborczy? Czy ktoś bez zasadniczo zaplecza politycznego ma w ogóle jakieś szanse, ma w ogóle po co się zaczynać w to angażować? Czy właśnie ten przykład to pokazał? Czy jednak jest jakaś taka możliwość, żeby człowiek w ogóle spoza głównego nurtu politycznego, w ogóle spoza jakiegokolwiek nurtu politycznego się pojawił, niczym Stan Tymiński w Polsce, i żeby mógł zacząć rozdawać karty, osiągnąć jakiś porządny wynik? Tak, jeśli chodzi o Kanye Westa, no to była taka sytuacja, że od początku ciężko było tę jego kandydaturę potraktować poważnie. On jeszcze wcześniej no to poparł oficjalnie Trumpa, no i był z Trumpem w Białym Domu, fotografował się z nim w tej czapeczce Trumpa, a potem właśnie stwierdził, że jednak wystartuje sam na prezydenta. Natomiast on tego nie potraktował poważnie, no bo on w ogóle... Ponieważ tam jest tak, że trzeba w każdym stanie się osobno zarejestrować. On się zarejestrował tylko w kilku stanach, potem nie dawał jasnego sygnału, czy w ogóle będzie tę kampanię kontynuował, bo w zasadzie nie prowadził jakiejś specjalnej kampanii, poza tym, że pisał sobie na Twitterze, żeby na niego zagłosowali, zadbał o to, żeby być na... żeby można było na niego zagłosować tylko, o ile dobrze pamiętam, w 12 stanach.
także na 50, także no ewidentnie potraktował tego poważnie. No, teoretycznie, gdyby, no wiadomo, że jest to bardzo rozpoznawalny człowiek, więc teoretycznie, gdyby spróbował wystartować, no to mógłby spróbować i mógłby jakieś tam szanse mieć. Natomiast myślę, że dużo realniejszą ścieżką jest przejęcie partii od środka. To jest to, co zrobił Trump, który no był człowiekiem z zewnątrz, który, no to trzeba pamiętać, że Trump przez wiele lat był w ogóle zarejestrowany jako demokratę. No Trump, który w czasie prezydentury, na początku, no jeszcze kilka lat temu, jeszcze na początku prezydentury Obamy, był zarejestrowany jako demokrata. No ale pojawił się z zewnątrz i jakby wygrał prawybory w Partii Republikańskiej, mimo tego, że był zwalczany przez cały partyjny aparat, przez wszystkich pozostałych kandydatów. Po prostu zyskał poparcie wyborców, jakby przejął partię od środka i przez to znacząco wpłynął na zmianę jej programu. Myślę, że to jest dużo realniejsza opcja. A tak, no to co wybory pojawiają się spekulacje o tym, że może wystartuje jakieś znane nazwisko jako trzeci kandydat. Na przykład w tym roku było tak, że w momencie, w którym Bernie Sanders, czyli socjalista lewicowy, prowadził w prawyborach Partii Demokratycznej, no to pojawiała się informacja, że być może jeśli Sanders zostanie kandydatem demokratów, to powstanie taki centrowy, niezależny ticket, jak to się mówi w USA, czyli po prostu startuje jako niezależny kandydat Mike Bloomberg, czyli jeden z bogatszych Amerykanów, który startował też w prawyborach Partii Demokratycznej, ale koniec końców wygrał Biden, więc ten scenariusz się nie zrealizował. No wcześniej, w 2016 roku, było przez chwilę mowa o tym, że może przeciwko Trumpowi wystartowałby któryś republikanin, mimo tego, że Trump wygrał nominację Partii Republikańskiej, no ale to prawie praktycznie zawsze pozostaje na etapie medialnych spekulacji. Więc myślę, że jest teoretycznie, gdyby ktoś rzeczywiście, jakiś taki super celebryta wystartował i miał na to pieniądze, to mógłby spróbować. To miałby teoretycznie jakieś szanse, no ale do tej pory takiego przypadku nie mieliśmy. Mieliśmy Trumpa, ale on uznał, że jest bardziej opłacalne po prostu przejęcie jednej z partii, wybrał sobie partię republikańską, dostosował do tego swój przekaz i udało mu się wygrać. Zresztą Trump zapowiadał wtedy w 2016 roku, że jak nie wygra z nominacji, to i tak wystartuje jako niezależny. No ale wygrał. Natomiast co zrobić, żeby przekonać do siebie wyborców? To jest chyba ważne pytanie. No i chociaż mamy dzisiaj epokę internetu, to jednak może nam tutaj przyjść z pomocą telewizja, czyli debaty, które są w Ameryce, w USA czymś bardzo ważnym, czymś nieodzownie związanym z wyborami. No i właśnie pojawia się pytanie o rolę tych debat. Czy one naprawdę potrafią wpłynąć na wyniki wyborów? I tutaj w sposób szczególny, zadając to pytanie akurat panu, który się nazywa sympatykiem Richarda Nixona, nie sposób zapytać o taką bardzo znaną debatę, bardzo znany przykład, czyli debatę z 60 roku, kiedy z jednej strony mieliśmy Richarda Nixona, z drugiej strony przyszłego później prezydenta Kennedy'ego. No i to była jedna z pierwszych debat pokazywanych w telewizji. No i tutaj możemy śmiało powiedzieć, że ta debata wpłynęła też na wyniki wyborów, ponieważ widzowie uznali, że to Kennedy jest lepiej przygotowany do pełnienia funkcji prezydenta. A miało na to wpływ niekoniecznie to, co było merytorycznie zawarte w wypowiedziach kandydatów, ale na przykład zachowanie przed kamerą. I tu jest ciekawostka taka, że ci, którzy na przykład słuchali tej debaty w radiu, uznali, że była to debata raczej remisowa albo nawet ze wskazaniem na Nixona, ale ci, którzy jednak zobaczyli z jednej strony młodego Kennedy'ego, z drugiej strony troszeczkę starszego Nixona w telewizji, ci uznali, że zdecydowanie Kennedy wygrał. Jak to jest z tymi debatami? Tak, no to w ogóle była pierwsza w historii. W ogóle debata prezydencka, kandydatów na prezydenta i zarazem pierwsza transmitowana. Wtedy w 60 roku mieliśmy też jedyny raz w historii aż 4 debaty kandydatów na prezydenta. Później w ogóle nie było debat znowu aż do 76 roku. I od 76 roku mamy co 4 lata mamy kolejne debaty i one są zawsze 2 lub 3.
Od 2000 roku zawsze były trzy, teraz były dwie, ale to dlatego, że jedna była odwołana ze względu na to, że Trump się zaraził koronawirusem. I też od 1976 roku mamy zawsze jedną debatę wiceprezydencką. Więc zazwyczaj jest tak, że mamy najpierw pierwsza debata prezydencka, potem jest debata nominatów na wiceprezydenta obu partii i potem jeszcze druga i trzecia prezydencka. No ta debata z 1960 roku jest rzeczywiście legendarna, dlatego że przede wszystkim dlatego, że była to pierwsza debata w historii. Pierwsza, no i przez to cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, oglądało ją około 70 milionów ludzi, więc tym bardziej na to, że wtedy USA jednak było dużo mniej ludzi tam mieszkało, no to naprawdę robiło wrażenie. No i rzeczywiście jest ta słynna anegdotka o tym, że w badaniach widzów Kennedy wyraźnie wygrał, a w badaniach radiowych Nixon wygrywał albo widzowie nie byli pewni, kto wygrał. Tutaj różnica, myślę, nie była przede wszystkim taka wiekowa, bo oni byli w dość podobnym wieku. Kennedy był młodszy o 4 lata. Ale tutaj oczywiście, natomiast chodziło mi nie tyle o wiek, co o pewne zachowanie przed kamerą i też pewną prezencję. To oczywiście wpłynęło. No Kennedy rzeczywiście miał świetną prezencję. Kennedy na pewno młodziej wyglądał, ale też to wytłumaczenie Nixona było takie, no i rzeczywiście tak było, że Nixon sobie tak wymyślił, to trzeba pamiętać, że to były pierwsze debaty w historii. No i Nixon ewidentnie tutaj popełnił taki błąd, że stwierdził, że to będzie źle wyglądać, jeśli on na przykład będzie się przygotowywał do tej debaty, a nie będzie prowadził kampanii przez ostatni dzień, więc do ostatnich godzin, do ostatnich chwil przed tylko wejściem do studia Nixon się spotykał z wyborcami, żeby pokazać, jak to prawda on cały czas pracuje, jak to jest zainteresowany wyborcami. Poza tym kilka dni wcześniej był też chory, był kilka tygodni chyba wcześniej był w szpitalu i to też mu na pewno nie pomogło. No ewidentnie pocił się dużo bardziej, odmówił makijażu, a Kennedy wyglądał dużo lepiej. No anegdotka ciekawa jest taka, że zaraz po debacie Nixona jego matka zadzwoniła w takim typowym matczynym geście zapytać się, czy nie jest, aby znowu chory, bo tak źle wygląda w telewizji. No a Kennedy był rzeczywiście bardzo sprawny w tych takich wizerunkowych kwestiach. Kennedy wcześniej się wyspał, przygotował, zjadł jak trzeba, przygotował się w sensie do debaty jako do debaty, wyglądał na zrelaksowanego, pewnego siebie, on był też dość przystojnym mężczyzną, Nixon raczej nie. Także no to wszystko na pewno wpłynęło na to, że wtedy Kennedy minimalnie wygrał te wybory, no i na to, że na całą legendę wokół tej pierwszej w historii debaty. Patrząc na debaty późniejsze, pojawia się pytanie, czy był ktoś, kto faktycznie w tych debatach dominował. Możemy tutaj chyba też wskazać na Ronalda Reagana z uwagi na jego chociażby aktorskie doświadczenia, ale też taka kwestia, czy pojawiają się jakieś interesujące sformułowania, bonmoty, które przechodzą do historii właśnie z debat wyborczych. No w Polsce gdzieś też byśmy znaleźli takie przykłady, może niekoniecznie wszystkie będziemy cytowali, no ale chociażby fragmenty debaty Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy gdzieś tak przeszły do naszego nawet języka. Czy w USA jest podobnie? Czy możemy wskazać takie przykłady? Tak. No, kilka było takich momentów, które rzeczywiście można powiedzieć, że wpłynęły. No, ostatnio w 2016 roku, jak były debaty między Clinton a Trumpem, no to na pewno przebiła się wymiana zdań, w której Hillary Clinton stwierdziła, jak to dobrze, że ktoś z temperamentem Donalda Trumpa nie jest prezydentem USA, Trump po sekundzie jej odprowadził, ponieważ byłabyś w więzieniu. To na pewno się bardzo przebiło. To na pewno zrobiło, pamiętam, że to na mnie, jak to oglądałem na żywo, zrobiło to na mnie duże wrażenie. Stwierdziłem takie, o kurczę, co ten człowiek właśnie powiedział. I na pewno to zrobiło też duże wrażenie na,
na wszystkich widzach. No i to rzeczywiście przebiło do tej pory, jest to wspominane. Tak bardziej historycznie, to na pewno w 1980 roku, no wspominał pan o Reaganie, on był rzeczywiście w tym bardzo dobry. W 80 roku, kiedy Reagan miał debatę z Jimmy Carterem, była w ogóle wtedy ich jedyna debata, na której byli obaj. Była to najlepiej oglądana debata w historii USA. No i tam Reagan na koniec powiedział, żebyście się po prostu zastanowili, czy po tych 4 latach wasze życie jest lepsze. No i to miało znacząco wpłynąć na to, że wygrał. No i rzeczywiście Carter dostał bardzo słaby wynik, nie dostał nawet 100 głosów elektorskich. To był jeden z najsłabszych wyników dla urzędującego prezydenta ubiegającego się o reelekcję. A z takich zabawnych rzeczy, no to w 1984 roku Reagan miał debatę z Walterem Mondale'em, kandydatem demokratów, wcześniej wiceprezydentem u Cartera zresztą. No i w pierwszej debacie widać było, że Reagan jest już stary, miał 74 lata. Wtedy media komentując to mówiły, że o, widać, że prezydent jest już stary. No i kiedy było to zapytane w czasie drugiej debaty, no to powiedział, że cóż, nie będę czynił z wieku tematu tej kampanii i nie zamierzam wykorzystywać dla celów politycznych młodego wieku i niedoświadczenia mojego konkurenta. No i wtedy to bardzo dobrze wyszło dla Reagana, bo Mondale sam się z tego roześmiał na żywo, bo go to rozbawiło, dużo ludzi się roześmiało, dużo ludzi to uznało za świetny dowcip, to takie przekucie swojej słabości w siłę, pokazanie dystansu do siebie. No i rzeczywiście, no tak jak pan mówił, no Reagan, umiejętności aktorskie na pewno mu tu bardzo dużo dały, też ta umiejętność szybkiego odparowania, no i to na pewno pomogło mu w tym, że te wybory wygrał, i to wygrał je bardzo wyraźnie, bo Mondale wygrał tylko w jednym stanie. No z takich bliższych może nam to w 2012 roku była dość zabawna wpadka Mitta Romneya, czy może nie tyle wpadka, to takie niefortunne sformułowanie, ponieważ Obama, kandydat demokratów, ówczesny prezydent, go krytykował za to, że kiedy Romney był gubernatorem stanu Massachusetts, to zatrudnia w administracji stosunkowo mało kobiet. No i Romney stwierdził, że właśnie bardzo się staraliśmy, żeby zatrudniać jak najwięcej kobiet, kompetentnych kobiet. Nawet chodziłem specjalnie do wielu grup kobiecych i pytałem, czy możecie nam pomóc, czy możecie znaleźć dla nas dobre, kompetentne kobiety. I tutaj właśnie jest to niefortunne sformułowanie, przyniosły nam całe segregatory pełne kobiet. No i z tego potem było dużo, dużo żartów, memów. No i to oczywiście było przedstawiane jako takie przedmiotowe traktowanie kobiet i tego pytania o to, czy nie są w jakiś sposób dyskryminowane, ubiegając się o stanowiska w administracji rządowej. No i to na pewno nie pomogło Romneyowi. Takich bonmotów moglibyśmy wymieniać pewnie jeszcze bardzo wiele, natomiast tutaj ciekawostka ode mnie. Zdarzył się też taki polski akcent właśnie w debatach przedwyborczych w USA w 2004 roku, kiedy z jednej strony mieliśmy George'a W. Busha ze strony Republikanów, a z drugiej strony Johna Kerry'ego demokratę. No i John Kerry oskarżył urzędującego wtedy prezydenta o brak należytego wsparcia międzynarodowego dla inwazji na Irak i wspomniał tam, że do walki przystąpiły tylko Wielka Brytania, Australia i USA, na co George W. Bush odpowiedział, prawdę mówiąc, on zapomniał o Polsce. Wspominając tak. O tym, że Polska również tam się pojawiła w gronie tych państw. No i to też tak troszeczkę przeszło jako takie hasło. Nawet były produkowane kubki, koszulki z tym hasłem, parafrazując You Forgot Poland. To w ramach ciekawostki. Tych ciekawostek jest bardzo wiele. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za przybliżenie nam tego systemu wyborczego, tego, co jest z nim również związanego nie wprost, jak chociażby te debaty. Wydaje mi się, że teraz już dla nas nie jest to aż taka tajemna, skomplikowana wiedza.